Dobry Państwu, witam bardzo serdecznie na kolejnym webinarium z cyklu Odporna Szkoła dla Dyrektora. Mamy dzisiaj szczególny, właściwie co miesiąc mamy szczególny, ale ten ważny z punktu widzenia rozwoju szkół temat laboratoriów przyszłości z podtytułem Jak mądrze je wykorzystać, i to mądre wykorzystanie głównie rozpoznajemy jako okazję do tego, żeby ten sprzęt, który szkoły pozyskały albo jeszcze pozyskają dzięki programowi, nauczyciele realnie wykorzystywali dla rozwoju uczniów. I z tego powodu mamy jak zwykle znakomitych gości, o których za chwileczkę powiem, praktyków, ale też przedstawicielstwa Ministerstwa Edukacji i Nauki. Ale chwilka jeszcze o naszych partnerach. Współpracujemy już od dawna z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, która wspiera sieć dyrektorską w odpornej szkole. Od tego roku również z norweskim partnerem Norwegian Refugee Council. To jest organizacja, która wspiera pracę z osobami z doświadczeniem uchodźczym. Bardzo się też cieszymy, że zyskaliśmy patrona medialnego, czasopismo znane prawdopodobnie wszystkim dyrektorom. Dyrektor szkoły. Będziemy również ściśle współpracować i wzajemnie informować w swoich działaniach. Jesteśmy tutaj dzięki Centrum Edukacji Obywatelskiej, organizacji, o której mówią liczby, które znajdują się na tym slajdzie. Działamy już od dawna. Współpracujemy z bardzo dużą ilością dyrektorów, ale też nauczycieli. Spore mamy w tym względzie doświadczenie, można nam zaufać, zapewniam Państwa. Myślę, że wiele z Was ma takie doświadczenia. Inspirujemy, dlatego że na naszych stronach internetowych i w wydawnictwie Centrum Edukacji Obywatelskiej można znaleźć rozmaite teksty, które pomagają w praktyce wykorzystać różne nowe metody, różne kształtować nowe umiejętności, w tym również innowacyjne, tak ważne przy laboratoriach przyszłości. Prowadzimy również szkolenia i liczne programy, które pomagają szkołom odnaleźć się wobec nowych wyzwań. Może warto podkreślić, że te programy są bezpłatne. Tutaj chciałbym zwrócić Państwa uwagę na dwa obszary takiej naszej aktywności. Bardzo serdecznie zapraszamy nauczycieli do Nauczycielskiej Akademii Internetowej. To są długotrwałe kursy, które mają jednak taką szczególną cechę, że są realizowane przy udziale mentora. Mogą być realizowane elastycznie w czasie, wtedy kiedy nauczyciel ma czas korzystać z tej formy rozwojowej. Może również umawiać się na spotkania z mentorem w małych grupach lub indywidualnie, co może wpływać na łatwiejsze, szybsze wdrożenie nowych kompetencji. Mamy dwa takie cykle o ćwiczeniach wspierających trwałe uczenie się i efektywna lekcja. Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa nauczycieli, jak również warsztaty dla rad pedagogicznych. To są warsztaty z bardzo wielu rozmaitych tematów dotyczących dydaktyki. To jest dobra okazja do pracy dla rady pedagogicznej, która chce zmierzyć się z konkretnym problemem. A teraz już dwa słowa o gościach. Bardzo dziękuję za to, że zgodziliście się wziąć udział w naszym spotkaniu. Mamy dwójkę dyrektorów, Dorotę Pintel, dyrektorkę ze szkoły podstawowej numer 10 z oddziałami integracyjnymi w Zamościu, ale też trenerkę w programie Aktywna Edukacja, współautorkę materiałów Szkoły dla Innowatora. Mam nadzieję, że podzieli się też tym doświadczeniem i chwilę o tych wydawnictwach powie, bo przy okazji laboratoriów przyszłości warto wykorzystać tę wiedzę, która tam się znajduje. Adam Perzyński, czynny dyrektor szkoły numer 27, ale również trener, również czynny w Szkole dla Innowatora, projektował przestrzeń edukacyjną w kilku szkołach, na pewno powie o tym doświadczeniu. I mamy też przedstawiciela Ministerstwa Edukacji i Nauki, pana Mateusza Rafała,
który jest osobą pełniącą obowiązki Centrum Transformacji Cyfrowej Ministerstwa Edukacji i Nauki, ale jest też oświatowcem, czyli osobą, która zajmuje się jako ekspert różnymi wątkami związanymi z nowoczesną edukacją. Jeszcze raz dziękuję za to, że zechcieliście wziąć udział w naszym webinarze. Dla Państwu bardzo rekomenduję korzystanie z naszego czatu. Nie jestem pewien, czy nasi prelegenci będą w stanie odpowiadać na wszystkie pojawiające się na czacie pytania, ale nawet jeżeli nie odpowiedzą na nie na bieżąco, to postaramy się uwzględnić te pytania przy planowaniu kolejnych webinarów oraz przy wysyłce materiałów podsumowujących do tego webinarium. W związku z tym, jeżeli takie pytania Państwo mają, to bardzo proszę je zapisywać. To jest też miejsce, w którym można zapisywać swoje opinie, dzielić się swoimi doświadczeniami, ponieważ czat jest dostępny dla wszystkich, w związku z tym bardzo zachęcamy do dzielenia się także swoimi dobrymi praktykami, bo pewnie Państwo je posiadają, podobnie jak nasi prelegenci. Zatem bardzo zapraszam do aktywnego uczestniczenia poprzez czat i chcę już oddać głos panu dyrektorowi Mateuszowi Rafałowi i poprosić o słowo na temat samego programu z perspektywy ministerstwa, ale też słowo informacji o tym, jak dyrektorzy mogą jeszcze z możliwości tkwiących w programie wykorzystać, być może coś o tym, co jest dobrą radą do wykorzystania tego sprzętu, który już w szkole jest. Oddaję zatem panu głos. Dziękuję ślicznie, bardzo uprzejmie za miłe przedstawienie i bardzo za zaproszenie. To jest zaszczyt tutaj być z Państwem. Chciałbym również bardzo, bardzo podziękować Centrum Edukacji Obywatelskiej, z którym staramy się współpracować na wielu płaszczyznach i to jest zawsze bardzo dobra współpraca, twórcza, taka skierowana na dobro szkoły. Chcielibyśmy, żeby oświatę, edukację w ogóle otaczali tylko tacy partnerzy. Jeżeli chodzi o w kontekście programu Laboratoria Przyszłości, to rzeczywiście tutaj już w tej chwili program możemy wspominać w jego początkowej fazie, w tym, co jest obecnie i w jakim kierunku ewoluuje. Tak jak już niektórzy stwierdzili, i tak cieszę się, że te słyszę głosy, kiedy jestem w różnych szkołach w Polsce, że program rzeczywiście się przyjął, ma swoich zwolenników i najprzyjemniejsze z perspektywy administracji jest usłyszeć, że Szkoda, że dopiero teraz. Dlaczego nie wcześniej? Tak? Znaczy, z jednej strony to jest pytanie takie wyzywające w pewien sposób, natomiast cieszy to, że słyszymy głos, jakoby to przedsięwzięcie było pożądanym, przedsięwzięciem, które rzeczywiście daje szkole to, co było potrzebne, dydaktykom, młodzieży, poczucie tego, że jest to rzeczywiście edukacja nowoczesna. No bo musimy przyznać, że program, na który już w tej chwili poszło grubo ponad miliard złotych, miliard, prawie 300 milionów, to jest pierwsze tak naprawdę podejście do takiego kompleksowego wyposażenia szkół w nowoczesny sprzęt, które się udało, bo to nie jest tak, że w przeszłości różne rządy nie próbowały podejścia do cyfryzacji robić. To jest trudne wyzwanie. Rzeczywiście gdzieś takim driverem, mówiąc z angielska, programu niestety była pandemia COVID-19, ale również i pieniądze, które były rozdysponowywane wokół tutaj funduszy COVID-19, pomogły, tak powiem, wyposażyć szkoły
w tenże sprzęt z uwagi na to, że wtedy w taki klarowny sposób pojawiło się zrozumienie tego, że szkoła musi być nowoczesna, bo musi być przygotowana na wszelkie warianty, również pandemiczne, co do tej pory wydawać by się mogło takie trochę niepoważne, trochę wręcz katastroficzne, ale codzienność pokazała, że musimy mieć nowoczesny sprzęt po to, żeby wprowadzać nowoczesne nauczanie. I jesteśmy, wiecie Państwo, w części działań, które są podjęte wobec digitalizacji edukacji, planowanych różnych innych działań, o których jeszcze w tej chwili mówić nie mogę, ale w sercu takiej całej filozofii, powiedzmy sobie, wokół digitalizacji szkoły. No ponieważ laboratoria przyszłości nie są projektem, który jest zawieszony w próżni, jako że przeznaczamy pieniądze, więc kupcie sobie w cudzysłowie sprzęt i potem co będzie, to będzie. Tak, dostaliście w cudzysłowie sprzęt, więc sobie radźcie. Tak trochę brzydko rzecz ujmując. Laboratoria przyszłości są częścią filozofii digitalizacji edukacji, wokół której jest koncept kompleksowego przeszkalania nauczycieli, jest zakorzenienie bardzo mocno w nowo powstającym portalu edukacja.gov.pl, który ma w bardzo kompleksowy sposób odpowiadać na potrzeby edukacyjne, ma być pomocą dyrektorowi szkoły, nauczycielowi, uczniowi, rodzicowi, wszystkim uczestnikom życia edukacyjnego. Docelowo w pewnej przyszłości chcielibyśmy, żeby on też był platformą do kształtowania jakby wyobrażeń o laboratoriach, o aplikowaniu do programu, ale to oczywiście jest jeszcze pieśń pewnej przyszłości. Natomiast jest projektowany jako centralny punkt życia edukacyjnego od tej cyfrowej strony, powiedzmy sobie szczerze. Portal, który ma mapować predyspozycje uczniów, który ma pomagać nauczycielom, ale też i kuratoriom w kwestiach awansu zawodowego, takich administracyjnych, które w tej chwili, powiedzmy sobie, są przeniesione gdzieś indziej. Ale tutaj postawię kropkę o portalu, ponieważ nie o nim chcemy rozmawiać. Ale laboratoria przyszłości są częścią większej filozofii, która koncentruje się wokół tego, żeby przede wszystkim młodzież pracowała zespołowo, a widzimy, że technologie są wdzięcznym tematem, wdzięczną materią, żeby kształtować pracę zespołową. Dam Państwu przykład. Podczas konferencji Impact w maju tego roku mieliśmy takie, powiedzmy sobie, jedno z pierwszych stanowisk laboratoriów przyszłości, które były w ogóle tak publicznie, powiedzmy sobie, pokazane jako pewna zorganizowana formuła. Teraz to ma miejsce w postaci mobilnych laboratoriów przyszłości. Natomiast były tam stoiska sprzętu laboratoryjnego, programowania robotów, mikrokontrolerów, drukarek 3D i mieliśmy tam pewne zajęcie, mieliśmy tutaj takie przygotowane zajęcia dla młodzieży i wyobraźcie sobie Państwo, że tam była grupa polska i ukraińska i te grupy dzieci ze szkoły podstawowej rzeczywiście na początku jeszcze miały dosyć zauważalną barierę językową. Same warsztaty trwały kilka godzin i fascynującym obrazem było to, jak podczas wspólnej zabawy, jak podczas wspólnych zajęć programowania robotów szczególnie, ale też i druku 3D, widać było, jak bardzo zanikają bariery językowe między tymi dzieciakami, tak jakby jak fascynacja sprzętem, fascynacja tym, co można zrobić wspólnie, pomagała zacierać jakieś granice i bariery. I wokół tego rzeczywiście pracujemy też, tutaj wspomnę o przedmiocie biznes i zarządzanie, który jest przedmiotem maturalnym, nasz departament nad tym pracuje i wokół tej filozofii też chcemy przygotować jako część egzaminu maturalnego projekt zespołowy, tak, który gdzieś tam też będzie, który też podnosi na pewno doniosłość
taką egzaminacyjną pracę zespołową, która daje rzeczywiście szalenie potrzebne efekty, jest czymś, co stoi też jako jeden z filarów programu Laboratoria Przyszłości. Ktoś może powiedzieć, że jest to może nie najlepsza kolejność, że sprzed na początku trafił do szkół, a w pewnym, a w dalszej kolejności zaczynają się szkolenia. Znaczy jest to zadanie absolutnie przemyślane, ponieważ zapotrzebowanie sprzętowe było i z tym nikt nie dyskutował na żadnym etapie, natomiast kolejną częścią programu jest część szkoleniowa, której taką fazą, powiedzmy sobie, przedwstępną jest w tej chwili program mobilnych laboratoriów przyszłości. I chciałbym zachęcić wszystkich, którzy jeszcze nie skorzystali na stronie laboratoria przyszłości /mobilne. Nie pamiętam dokładnie tego linku, natomiast jest to podstrona tutaj Laboratoriów Przyszłości. Można zgłosić swoją szkołę do programu mobilnych laboratoriów przyszłości. A program polega na tym, że w każdym województwie jest ekipa edukatorów, która przyjeżdża busem wraz ze sprzętem i która przeprowadza taki 4-5-godzinny warsztat z wykorzystania sprzętu laboratoryjnego. Mogą w tym uczestniczyć nauczyciele, uczniowie. Jest to taki przedwstępny etap, powiedzmy, już po pierwszej diagnozie wykorzystania sprzętu, zadowolenia z niego, takiego user experience szeroko, można powiedzieć, rozumianego. W tej chwili jesteśmy na etapie zbierania takiego feedbacku od szkół, powiedzmy sobie, bardzo oddolnie. Więc to, co chcemy tutaj osiągnąć, to po pierwsze ten element taki dodatkowo szkoleniowy dla nauczycieli i uczniów i w dalszej kolejności po prostu też jakby wszystkich zaangażowanych w tym procesie. Kolejne, to co planujemy w dalszym kroku, jeżeli chodzi o sprzęt laboratoryjny, to szkolenia w pierwszej kolejności online'owe z wykorzystaniem w krótkim okresie zintegrowanej platformy edukacyjnej, ale docelowej portalu edukacja.gov.pl, który mamy nadzieję jak najwięcej jakby funkcjonalności tutaj w tym obszarze przejmie. Szkoleń, które co istotne będą certyfikowane i najprawdopodobniej przez, no to dobrze, tutaj jeszcze pozwolę sobie. Tak, tutaj odpowiadając panie Wiesławie, tak, to będą szkolenia dostosowane do sprzętu, który jest posiadany w szkole, bo one będą, że tak powiem, znaczy szkolenia z mobilnych laboratoriów w przyszłości są uniwersalne, a szkolenia, o których mówimy tutaj, te online'owe w pierwszej kolejności, to będą celowane pod każdy rodzaj sprzętu, który w ramach laboratoriów można było nabyć. A kolejnym krokiem będą szkolenia stacjonarne, które będą na pewno koordynowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Więc jakby w pierwszej kolejności zależało na pewnej interakcji ze sprzętem, który szkoły pożądały, a w dalszej kolejności odpowiadaniu na to, wsparciu w jego efektywnym wykorzystaniu. Tak? Ponieważ priorytetem absolutnie było to, żeby sprzęt trafił do szkół, żeby już ten proces, czasami jeszcze zdalnej edukacji, już miejmy nadzieję, że później nie będzie potrzebna, nic nie wiem o tym, żeby potrzebna miała być, wspierać wtedy w takim krytycznym okresie, dość mocno pandemicznym, a teraz po prostu takim, który wznosi kwestie pracy zespołowej i również kompetencji cyfrowych na wyższy poziom, tak wśród uczniów, ale i wśród nauczycieli, nie bójmy się o tym mówić, ponieważ tutaj wraz z laboratoryjnym sprzętem dochodzi do ciekawych zjawisk, w których tak, tutaj spoglądam na czat, bo pani tutaj wysłała.
Nie, realizacja programu nie przesuwa się w czasie. Jakby szkolenia są również, tutaj tak się odnosząc, szkolenia są zaplanowane równolegle wobec dostaw sprzętowych, że tak powiem. Zatem jakby nie, co do tego to nie zwalniamy. Po prostu pierwszym etapem procesu szkoleniowego są mobilne laboratoria przyszłości, które już w tej chwili każdy może zaprosić do swojej szkoły i ten warsztat tam może zostać odbyty. Tak. Dobrze, ja myślę, że to tak z grubsza, będę się starał oczywiście odnosić do kwestii, które się będą pojawiały, ale sądzę, że w tym momencie tak z grubsza można powiedzieć, że mam nadzieję, że udało mi się ten background programu Laboratoria Przyszłości naświetlić. Tak, kontekst cały, w którym ministerstwo jakby o tym procesie myślało. Ja rozumiem, że ten program jest w procesie, to znaczy zakończyły się te etapy zakupów w szkołach podstawowych. Rozumiem, że jeszcze będą też szkoły ponadpodstawowe i te działania związane ze szkoleniami. Tak, program się rozwija cały czas. On nie został zakończony, odcięty, tylko jakby program dostosowuje się do potrzeb. Były szkoły podstawowe samorządowe, doszły szkoły również niesamorządowe. Publicznie. Jeżeli chodzi o szkoły ponadpodstawowe, to ten proces jest trochę bardziej złożony. Również z uwagi na to, że musimy tutaj myśleć o diametralnie innej specyfice sprzętu i innym zapotrzebowaniu. I trzeba przyznać, że po prostu jest to proces znacznie bardziej złożony, tak, ale w świetle szkoleń, w świetle odpowiedzi ministerialnej na pytania szkół. Ten program jest żywy, pozostaje żywy i jakby bardzo się cieszymy z możliwości brania udziału w webinariach takich jak to, ponieważ ono pomaga nam dyskutować o tym, w jaki sposób ten program powinien podążać, gdzie są jego jakieś słabsze strony, bo oczywiście wiadomo, nie ma działań nieomylnych, nie ma działań idealnych, więc my jesteśmy absolutnie otwarci na głosy tego, w jaki sposób jakieś działania możemy korygować i tak. Rozumiem. Na czacie pojawiło się też takie krótkie pytanie, no praktycy zawsze zadają takie pytania o nowoczesnej szkole i o tym, czy doposażenie szkół w sprzęt o charakterze cyfrowym, komputery, laptopy, tablety, rozumiem, że ono będzie się dalej w postaci rozmaitych programów albo innych działań toczyć również, niezależnie od programu laboratorium. Tak. W różnych ujęciach finansowych i programowych jest to planowane, natomiast absolutnie laboratoria przyszłości pod tym kątem nie są ostatnim słowem. Jasne. Dziękuję bardzo zatem za to wprowadzenie. Liczę też na to, że będzie się Pan odnosił do tego, co będą mówili dyrektorzy. Być może coś będzie wymagało skomentowania, być może pojawią się też jeszcze jakieś pytania nawet tutaj wewnątrz naszego prelegenckiego grona. Zatem przechodzimy do tego, co być może najważniejsze, czyli dobrych praktyk. Do tego, jak dyrektorzy w praktyce organizują pracę z tym sprzętem, a wcześniej zaplanowali zakupy. I takie właśnie mam pierwsze pytanie, jak dyrektorzy planowali albo planują zakupy, jeżeli są jeszcze w ich trakcie. Chcę o to zapytać naszych prelegentów i też trochę się wytłumaczyć, bo być może większość z Państwa już ma to za sobą i trochę to jest opowieść o tym, co już się zdarzyło, ale doszliśmy do takiego przekonania, że być może te doświadczenia, o których będą mówili Dorota i Adam, są takimi doświadczeniami, które dla Państwa okażą się być użyteczne też w trakcie, być może do zmodyfikowania czegoś, zatem bardzo zachęcamy do wysłuchania. Może poproszę Doroto, żebyś zaczęła. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich Państwa bardzo, bardzo gorąco w słonecznym dzisiaj nad wyraz Zamościu, który Państwo widzicie tak z lotu ptaka w tle, w drugim takim planie na tym zdjęciu szkoły, którą kieruję, szkoły podstawowej numer 10 z oddziałami integracyjnymi.
Ja byłam w takiej sytuacji o tyle może dobrej w moim przekonaniu, że dla mnie ten program Laboratoria Przyszłości trochę spadł jak z nieba, bo ja byłam wtedy w zeszłym roku w trakcie właśnie kontynuowania realizacji w szkole różnych pracowni tematycznych, które powstawały sukcesywnie od kilkunastu miesięcy. I ten program pozwolił mi na ich po prostu doposażenie. To jest jakby z jednej strony mój sposób na wydawanie środków, ale z drugiej strony ja miałam też tych pieniędzy niewiele, bo moja szkoła liczy niewielu uczniów, 270, więc dla mnie ta kwota to było tam niespełna 90 tysięcy złotych, więc ja też byłam tak trochę przez siebie narzucony reżim wydawania z głową tych pieniędzy rzeczywiście w taki sposób, żeby zapewnić jak najwięcej i jak najlepszych przestrzeni do uczenia się moim uczniom. U mnie w szkole od już dłuższego czasu, pewnie od około 3 lat, funkcjonuje pracownia kuchenna, w której dzieci i te starsze i te młodsze mają swoje zajęcia. Zresztą ja o tym będę jeszcze później mówiła przy okazji właśnie wdrażania programu Laboratoria Przyszłości. I ten projekt pomógł mi w doposażeniu tej kuchni w taki już rzeczywiście sprzęt, który pozwala na takie, wiecie Państwo, rozwijanie kreatywności uczniów. Druga taką przestrzenią, którą tworzyłam od dłuższego czasu, to była ta przestrzeń robotyki druku 3D. Miałam w szkole roboty, miałam drukarkę 3D, powolutku wdrażaliśmy to już do naszej codziennej pracy. I znowu Laboratoria Przyszłości pozwoliły mi na to, aby jeszcze je doposażyć. No, kupiłam drugą drukarkę 3D, co spowodowało, że ta pierwsza została umieszczona w bibliotece z takim trochę szerszym dostępem dla naszych dzieci. Moim ogromnym marzeniem, który powstał, to taka właśnie moja wizja trochę szkoły z przestrzeniami bardzo takimi przyjaznymi procesom uczenia się, bardzo mocno się rozwijała w czasie, gdy współpracowałam z CEO w projekcie Szkoła dla Innowatora i do niego będę nawiązywała pewnie kilkakrotnie, gdzie miałam okazję i spotykać się z wieloma dyrektorami, nauczycielami, ale też miałam okazję odwiedzania różnych szkół. I Szkoła dla Innowatora to dla mnie też wielka inspiracja, na skutek której rozpoczęłam takie poważne starania w kierunku budowania pracowni technicznej, pracowni szycia i tkania. I znowu Laboratoria Przyszłości pozwoliły mi na realizację tego pewnie trochę marzenia, tej trochę mojej wizji. Natomiast gdzieś tam pojawiły się też potrzeby, oczywiście takie potrzeby, które wybrzmiewały z rozmów z uczniami, ale też z rozmów z nauczycielami. Czy urządzamy, może tak, pracownię wirtualną rzeczywistość, która jest taka bardzo, powiedziałabym, symboliczna, bo ona sama w sobie nie będzie funkcjonowała. Myśmy kupili tych VR-ów niewiele, a decyzję o tym, żeby one się znalazły w naszych zasobach, podjęłam po rozmowach z nauczycielami, z którymi dyskutowałam nad metodami pracy, do których można by było te VR-y włączyć. No bo one same w sobie, prawda, trudno im pewnie będzie funkcjonować, natomiast włączając je do określonych metod pracy na lekcji, można rzeczywiście zrobić z nich użytek w kontekście uczenia się uczniów, efektywnego uczenia się uczniów. Moi nauczyciele wyszli z taką właśnie inicjatywą czy też propozycją, że przecież są takie metody jak stacje zadaniowe, my pracujemy metodą projektu interdyscyplinarnego, o którym też właśnie jeszcze powiem. I to są wszystko takie przestrzenie, czy takie okazje, w których można ten sprzęt wykorzystać. I stąd pewne decyzje, które się pojawiły. I tak podsumowując tę moją wypowiedź, to gdzieś te zakupy, które czyniłam, one wynikały z wcześniejszej mojej koncepcji rozwoju szkoły, z wcześniejszej wizji, jak będzie wyglądała szkoła, czyli przestrzenie przyjazne uczniowi,
połączone z pracowniami tematycznymi i w tym kierunku właśnie zmierzamy. A tak jeszcze dla zilustrowania, jakieś cztery zdjęcia pokazujące namiastkę tego, co się zaczyna w szkole dziać, to jest właśnie kuchnia kolorowa, przyjazna, wyposażona w całkiem fajny sprzęt, jeszcze całego sprzętu tu nie widać, czy właśnie ta pracownia wirtualnej rzeczywistości, akurat tutaj wykorzystywana przez nauczycielkę podczas pracy stacjami zadaniowymi, przez uczniów właściwie, nie przez nauczycielkę, wykorzystywane w pracy z właśnie metodą stacji zadaniowych. I mamy pracownię robotyki, gdzie uczniowie składają, tu akurat rozpoczynają pracę i rozpoczynają składanie. Kolejny slajd, Przemku, kiedy rozpakowują już i składają ten sprzęt. To jest jeszcze z ubiegłego roku szkolnego, chyba z czerwca albo z maja zdjęcia. Okej, okay, bardzo dziękuję. Chciałem tylko podsumować i sprawdzić, czy dobrze zrozumiałem, że to twoje planowanie dotyczące tego, co kupić, wynikało w jakimś sensie z tego, jaką już wcześniej miałaś wizję rozwoju w tym obszarze. Tak, i to mi dokładnie pozwoliło, przepraszam, że jeszcze wchodzę w słowo, i to mi dokładnie pozwoliło bardzo racjonalnie zaplanować moje zakupy. Tak jak mówię, ja nie dysponowałam jakąś ogromną kwotą, chociaż pewnie i tak większą niż wiele szkół, jednak nie była to kwota rzędu 300 tysięcy, czy jeszcze większa, jak też mniemam, że dysponował na przykład Adam. To zaraz Adam o tym powie. Aż się uśmiechnął, ucieszył się. Okej, okay, zaraz Adam o tym powie, ale to było jedno, co usłyszałem, i drugie, co usłyszałem, to też, że przy tym planowaniu brałaś pod uwagę głos nauczycieli. Tak. Oni mówili o tym, do jakich metod mógłby im się przydać sprzęt. Czy to było jakieś zorganizowane przedsięwzięcie, jakiś rodzaj debaty albo rady pedagogicznej poświęconej temu planowaniu, czy to były takie konsultacje jakby w trakcie twojej pracy nad planowaniem zakupów? Konsultacje, ale w taki sposób zorganizowany. Ja prowadzę takie konsultacje, debaty, konsultacje, spotkania z nauczycielami bardzo często, 2, 3, a nawet 4 razy w miesiącu. Spotykamy się zawsze w taki jeden stały, wyznaczony dzień, w którym możemy porozmawiać o naszych potrzebach, o różnych problemach, z którymi się stykamy na co dzień, wspólnie je rozwiązujemy. I to jest, i to był właśnie, to była taka przestrzeń na takim spotkaniu z nauczycielami, ale też spotkałam się z samorządem uczniowskim na takim też spotkaniu, które się odbywa systematycznie. Ja się też spotykam z młodzieżą przy okazji realizacji różnych zadań i też zasięgam ich zdania, ich opinii. To nie były specjalnie zorganizowane spotkania, to były takie planowe, cykliczne spotkania, które w szkole się odbywają. Moje pytanie zabrzmi może głupio, przepraszam z góry, jeśli tak, ale po co to robiłaś? Dlaczego ich pytałaś? Wiesz co, bo ja jestem już dość długo dyrektorem i ja wiem, że jeśli ja mam jakiś pomysł, swoją wizję i jakiś tak zwany genialny pomysł na to, co ja bym mogła zrobić i kupić, to się potem okazuje, że to jest mój genialny pomysł, a niekoniecznie osoby się z nim utożsamiają. Właśnie. Musimy też pamiętać, że nauczyciele będą tymi głównymi osobami, którzy będą kreowali tę pracę uczniów z wykorzystaniem tego sprzętu, który zakupiliśmy. I to oni muszą czuć, chcieć, widzieć tego sens i cel. I to jest, i stąd te moje konsultacje, zresztą prowadzone bardzo często, nie tylko z powodu laboratoriów w przyszłości, ale także z wielu innych. I to jest jakby efekt też moich doświadczeń, że moje pomysły, moje wizje nie zawsze odzwierciedlają rzeczywiste potrzeby czy rzeczywiste takie potem jakby nie odzwierciedlają się w takim rzeczywistym zaangażowaniu nauczycieli, a zupełnie się dzieje inaczej, jeśli wszystko jesteśmy w stanie przedyskutować, zorganizować, wspólnie przemyśleć. I jeśli staram się generalnie zawsze poszukiwać takiej grupy zwolenników tych moich też często pomysłów, czasami wystarczy kilka osób, naprawdę 2, 3, i to jest taka iskierka, która później rozpala ogień w szkole. Okej, okay, ja rozumiem, że to jest też taki temat, który dla mnie jest bardzo żywy. Jak budować poczucie odpowiedzialności nauczycieli za to, co się w szkole dzieje, jak jest wykorzystane to, co nowe. Ja rozumiem, że czynienie ich ojcami i matkami takich pomysłów działa właśnie w taki sposób, że wtedy dokładnie czują, że to jest ich. Dobrze, bardzo dziękuję, Dorota. Czas na Adama.
A tu jeszcze Dorota. A tak, rzeczywiście, przepraszam, zapomniałam zupełnie. To jeszcze drukarka 3D, ale Adam za chwilę też swoje pokaże. Tak, to gdzieś tam też początki pracy. No właśnie, tu już mamy szkołę podstawową numer 27. Przebogate, jak widać, miejsce. Adamie. Że głos należy do mnie. Witam serdecznie. Cóż miałbym powiedzieć na początek? Może się leciutko wytłumaczę. Ja jestem nauczycielem informatyki, teraz nauczycielem również techniki. Na początku, poznając pana Mateusza, ja powiedziałem, że dla części szkół, myślę, polskich, laboratoria przyszłości, oprócz tego, że jest to naprawdę i nie jesteśmy w żaden sposób związani, uważam, że jest to genialny pomysł i świetnie, że takie finanse mogły bezpośrednio trafić do nas, do dyrektorów szkoły, bo tego zawsze brakuje, generalnie można spożytkować, mam wrażenie, momentami każde środki finansowe, które trafią do nas, uśmiechają się do Doroty. Ja miałem 150 chyba 6 tysięcy złotych, gdybym miał 300, pewnie też byłoby sensownie, można było je, słuchajcie, spożytkować. Jestem też z zawodu elektronikiem i dlatego za chwileczkę przy kolejnych slajdach powiem, dlaczego o tym, słuchajcie, dlaczego o tym mówię. No i dyrektorem 11 rok. I bardzo podobnie jak Dorotka, ja tworząc szkołę, ja tworzyłem ją w oparciu też o przestrzenie edukacyjne, o bardzo różne przestrzenie edukacyjne i ja wykorzystywałem ten projekt Laboratoria Przyszłości. Ja miałem też okazję jeździć jako prelegent na konferencję, opowiadać o tym, co można kupić w ramach tego projektu, przekonując dyrektorów i nauczycieli, ale myślę, że szczególnie dyrektorów do tego, że niezwykle istotne jest to pytanie, które ty zadałeś, w jaki sposób. Jeśli chodzi o mnie jako dyrektora szkoły, ja wrzuciłem informacje na Teamsach najpierw, że taki projekt w ogóle jest. Na Radzie Pedagogicznej rozmawialiśmy, omawialiśmy generalnie każdy moduł, każdą grupę, którą można było kupować po to, żeby móc bazować też o tym, o czym Dorota rzecz jasna powiedziała, albo można bazować na przestrzeniach było, albo można było potraktować jako zakupy bardzo doraźne, bo ktoś chciał coś kupić, albo pobazować na pasjach, na dodatkowych umiejętnościach nauczycieli i przede wszystkim na tym, z czego będą chcieli nauczyciele po prostu korzystać. Zakupienie jakichkolwiek zabawek, czy to VR-a, czy dukarek, czy znaczy część była obowiązkowa, także nawet już wiemy, myślę, że uczestnicy projektu wiedzą, ale zakupienie zabawek tylko po to, żeby zrealizować fantazję edukacyjną dyrektora szkoły, to było duże ryzyko. Czyli że ten proces planowania, ja uważałem, że on był najistotniejszy i im lepiej on został zaprojektowany i przeprowadzony, tym skutecznie, jestem przekonany, będzie wykorzystywany sprzęt i będzie to faktycznie sprzęt wykorzystywany, a nie tak jak wiele, nie wiem, pewnie część osób mnie może nie polubi albo znienawidzi zaprawdę, wiele sprzętu, który stoi w polskiej szkole i on jest zapakowany przez kilka ładnych lat. I teraz ja zawsze pasjonowałem się tworzeniem przestrzeni edukacyjnych i tu jest taka przestrzeń, która nazywa się warsztatownią. Wiele sprzętu, które można było kupić, on już u nas w szkole funkcjonował od kilku lat, ale ja po tej analizie zarówno z nauczycielami, jak i uczniami, to się tak sympatycznie, śmiesznie trochę zbiegło z tym, że tworzyłem koncepcję rozwoju szkoły, bo startowałem w konkursie, więc ja troszeczkę rozwój na te kolejne tak naprawdę 5 lat, bo to do 2027 roku ma tak intensywnie, jak rozumiem, funkcjonować, można było w oparciu o te wszystkie sugestie zorganizować. Ja część sal doposażałem, część rzeczy kupowałem zupełnie takich nowych, ale to też nauczyciele na czacie najnormalniej w świecie wpisywali, podawali linki, co by chcieli i tak dalej, i tak dalej. I dlaczego powiedziałem laboratoria przyszłości? Ja tutaj sobie pozwoliłem robić notatki, więc będę zerkał tutaj w dół i wychwyciłem tą nowoczesną szkołę. Dla mnie nowoczesna szkoła to jest taka szkoła, która łączy technologię. I to jest świetne w projekcie, że nie poszła tutaj tylko i wyłącznie laboratoria przyszłości w kierunku transformacji cyfrowej faktycznie, że można było kupować tylko i wyłącznie cyfrę. No mi bliską, bo jestem z zawodu elektronikiem i nauczycielem informatyki, ale ta
możliwość stworzenia szkoły digitalnej i analogowej, czyli że łączenia tych przestrzeni, takich, które w polskiej szkole one funkcjonowały. Zobaczmy, warsztatownia, możemy takie centrum kreatywności, sala, która powstała już parę lat u nas temu w Gdańsku i kilka takich pracowni już udało się w Gdańsku również zaprojektować i wykonać. Czy mogę Cię, Przemku, prosić o przełączenie na kolejny slajd? O, tutaj za chwileczkę powiem o tym połączeniu, ale te lekcje techniki, one zyskały na jakości i doposażone przez ten, słuchajcie, sprzęt, ale to, co udało nam się w Gdańsku już zrobić i myślę, to byłby generalnie chyba moje marzenie edukacyjne, gdyby powrócić do podziału na lekcjach techniki na grupy, bo skuteczność nauczania w grupie 26-7-osobowej, a organ prowadzący Gdańsk wyraził mi zgodę na to i mam podział na grupy, jest zupełnie, zupełnie inna. To, co uważam za, tu Dorotka mówiłaś o metodach nauczania, dla mnie z uśmiechem powiem, że najistotniejsza, najskuteczniejsza to jest ta metoda nauczanie przez działanie. I ten sprzęt, który można było zakupić w ramach Laboratorium Przyszłości, on idealnie, perfekcyjnie do tego trafia. Tu nie ma w moim przekonaniu niczego, co jest teorią. Wszystko, co chcemy wykorzystać, to będziemy wykorzystywali tak naprawdę, słuchajcie, w praktycznym działaniu. Powiem z uśmiechem, VR mieliśmy wcześniej, drukarki, trzy różne rzeczy, ale jeżeli oprowadzam szkołę, zdarza się, takie przejście edukacyjne robię, to pracownia do techniki zawsze, od lat, wzbudza największe zainteresowanie. Cudownie, bo mam świetnego nauczyciela od techniki, no i faktycznie takie rzeczy można robić. Myślę, że nie wiem, tutaj nie widziałem takich pytań, ale powiem panu Mateuszowi, takie część wyposażenia, które wzbudzała najwięcej emocji, to były mikrokontrolery. Drukarka 3D, ludzie już wiedzieli, co to jest, tak? No, aparat, kamera wideo również. Gimbal, to była kolejna taka rzecz. Ale tutaj widzicie, drodzy państwo, mikrokontrolery. I dzieciaki, które zobaczycie w sali do techniki, łączy się. Wszystko to, co jest mega nowoczesne, tam z tyłu wiertarka, z której można korzystać. Dzieciaki wszystkie tutaj lekcje techniki odbywają w tej sali, co jest naprawdę istotne. I te szczęsne, nieszczęsne mikrokontrolery. I dlaczego o tym też mówię? Było niezwykle istotne oprzeć zakupy o potencjał nauczycieli. Jeżeli ja wiedziałem, że muszę kupić mikrokontroler, a nie miałbym nauczyciela, który pociągnie mi ten temat, kolokwialnie mówiąc, to kupiłbym jeden. Jeżeli wiedziałem, że są osoby, jest osoba, która się zainteresuje tym, że do szkoły, że będzie chciała, kupiłem naście po to, żeby dzieci mogły realizować takie zadania generalnie dużo bardziej, słuchajcie, dużo bardziej zaawansowane. Ale tu bym chciał jeszcze powiedzieć o takiej rzeczy, nie wiem, czy ministerstwo zdaje sobie z tego sprawę. Szkolnictwo zawodowe w Polsce, niezwykle ważna działka, która w moim przekonaniu nadal nie jest jeszcze i dofinansowana, ale nie ma wystarczającej promocji. Zobaczcie, ile na bazie tego sprzętu, ile dzieci może wybrać i mieć styczność ze szkołą zawodową. Budowlanka, elektronik, mechatronika, dalej przejedziemy, jak Gdańsk jest zespół szkół kreowania wizerunku, mnóstwo rzeczy pięknych, praktycznych. Z jednej strony autentyczna transformacja cyfrowa i przejście, ale z drugiej strony to, co naprawdę no, realizujemy w szkole, tą digitalność i analogowość, ale powrót też do szkoły, do przyszłości. Jednym z elementów, o których Dorotka mówiła, u nich jest, to był jeszcze ten, możemy prosić kolejny slajd, Przemku, to jest kuchnia. Ja akurat w oparciu o... No to chyba nie to, projekt, prawda? Czy to rzecz jasna? Nie, nie, dobrze, wszystko się zgadza. To nie okay. Jest kuchnia rzecz jasna, tak, nie jestem aż takim znawcą, ale te rzeczy można było kupić i to są kolejne rzeczy praktyczne. Ja kupowałem to, które dzieciaki uwielbiają, bo nasza szkoła jest przesadnie stereotyzowana. My mówimy, tam, gdzie dzieci mogą dotknąć, tam, gdzie dzieci mogą zrobić, zepsuć, naprawić,
Tam jest nauczanie przez działanie, dzieciaki pamiętają te wszystkie rzeczy. I powiem wam humorystycznie, na lekcjach techniki rzadko pada pytanie, mam wrażenie, że nigdy, po co my się tego uczymy? Oni wiedzą, po co się uczą. A tutaj akurat na właśnie na lekcjach techniki połączenie, zobaczcie, elektronika i wszystkie inne rzeczy, no naprawdę takie centrum kreatywności w oparciu o to można zrobić, gdyby osoby z czatu czy dyrektorzy zastanawiali się, co z bezpieczeństwem, to pamiętajmy, że ostre noże i widelce w stołówce też mamy. Tutaj nie należy się bać tego, że dzieci używają młotka, wiertarki i tak dalej. To wszystko ma być dla dzieci po to, żeby one na bazie windy edukacyjnej poszły w kontynuacji, jak rozumiem tutaj pana z ministerstwa, poszły do szkół średnich. Pojedźmy sobie gdzieś tam dalej, czyli tutaj te mikrokontrolery to było największe wyzwanie. Ale zobaczcie, coś, co u nas na bazie i to była idea, no były już teraz wicedyrektorki, bo Ania poszła, Ani Krause, ona poszła teraz, została dyrektorem przedszkolu, ale Craftroom, mieliśmy Craftroom. Czyli że z jednej strony laboratoria przyszłości mogłyby się kojarzyć tylko wyłącznie z zakupami, z dronami programowalnymi i tak dalej, z VR-em, z drukarkami, ale z drugiej strony piękna rzecz, maszyny do szycia, hafciarki, dzieciaki uwielbiają zajęcia. Tutaj akurat nie w sali, bo tutaj też takie bardzo często, jak jestem gdzieś prelegentem, opowiadam o tych przestrzeniach, to było zawsze idea, ale u nas w szkole nie ma przestrzeni, nie ma sali. Ale nie musi być taka sala wyłączona, bo ten sprzęt można wyjąć przecież od czasu do czasu, postawić go dzieciom, a tutaj akurat u maluchów zajęcia szycia, ale to z zeszłego roku. I tutaj na zasadzie wolontariatu dziewczynka z ósmej klasy pokazuje, dzieci szyją, robią, działają i tak dalej. Więc znów ta analogowość w jakiś sposób tego nauczania, ale tu też absolutnie no, działanie, nauczanie, słuchajcie, przez działanie. Czyli że niesamowicie sensowne byłoby, skuteczne i piękne, ja po prostu to jest moje marzenie, żeby dzieciaki, ja jestem sam absolwentem szkoły technicznej, zawodówki, później technikum, żeby dzieci, które wybierają szkoły branżowe, techniczne, żeby one wiedziały, dlaczego tam chcą iść. Więc to jest naprawdę taki, mam wrażenie, dodatkowy plus, jeżeli jest to dobrze wykorzystane, dodatkowy, słuchajcie, plus możliwości zakupów. Albo takie uzupełnienie, albo ustalenie naprawdę priorytetów i no może nie transformacja cyfrowa szkoły, ale w ogóle transformacja tak naprawdę szkoły. Jasne, że jak ktoś miał 300 tysięcy, miał inną rzecz do wydawania jak 30, tak? No ale jeżeli się myślę, że zakupi sensownie, wykorzystuje to i rada rodziców, czy pozyskiwanie innych środków też wydać się może łatwiejsze. Także ukierunkowanie takiej szkoły było naprawdę możliwe. Przemku, jeżeli mogę prosić Cię dalej. Tak, tu jest, zobaczcie, to jest sala. My mamy tak zwyczaju nazywanie części sal, to jest craft room, od lat funkcjonujące, ale też dokupiliśmy wysokiej klasy maszyny do szycia, hafciarkę i tak dalej. No oczywiście materiały, sprzęt do tego, żeby wykorzystywać, ale to jest normalnie sala do języka angielskiego. Tak, ma okrągłe stoły wymalowane przez dzieci, ok, ale kończą się lekcje języka angielskiego, wchodzi działanie stowarzyszenia i działają dzieci, czy na przykład w ramach świetlicy, czy organizowanie, bo przecież w projekcie tam jest też informacja taka, ten sprzęt, on nie jest do wykorzystania tylko wyłącznie przez nauczyciela. Kamery go, a dobrze, bez szczegółów, żeby nie było, że jestem przedstawicielem, ale tutaj warsztaty dla rodziców, spotkania dziś wieczorne, tak samo jak warsztatowni będziemy organizowali spotkanie jakichś takich majsterkowiczów, także taki Adam Skłodowy po transformacji cyfrowej jak najbardziej może być, ale zobaczcie, dwa w jednym, jeżeli nawet nie trzy. Maszyny do szycia, tutaj na jednej ze ścian są podobione półki, one schodzą i tak dalej. To jest a propos dziesiątek tysięcy pytań, bo ja nie mam przestrzeni. To nie musi być przestrzeń tylko i wyłącznie poświęcona temu. No warsztatowni, no generalnie trudno byłoby coś zrobić innego, ale maluchy mogą iść i mogą się obywać z narzędziami i tam no centrum kreatywności, powtórzę raz jeszcze, jak najbardziej jest. Przejdziemy dalej.
Drukarka 3D, ja z uśmiechem podchodzę do tego tematu. Ja jestem generalnie, no, uwielbiam nowoczesny sprzęt i ja gdzieś no, kupowałem już od zawsze takie nowinki techniczne, inwestowałem, też organ prowadzący na to gdzieś wspierał i rada rodziców. Te drukarki 3D działały i tu warto powiedzieć prawdę. Ja szkoląc rady pedagogiczne, spotykałem się z dyrektorami, ja wielokrotnie słyszałem rzecz, która mnie jako nauczyciela informatyki zabijała. Na informatyce się tego nie da, bo tego nie ma w podstawie programowej. Jak ja słyszę od kogoś taką rzecz, to chce mi się generalnie płakać. Albo sytuacja, że no, tego nikt nie będzie obsługiwał. My mamy drukarek kilkanaście faktycznie, ale w ramach projektu kupiliśmy, żeby nie skłamać, 4 drukarki. 3D. Dwie z nich stoją na korytarzu. Po to, żeby dzieciaki, które sobie zaprojektują w domu, mogły przejść, odpalić pendrive'a i wydrukować. Ja nie mogę tego nie powiedzieć, że obsługują i wspierają obsługę tych drukarek, wymianę filamentu, na przykład zdejmowanie wydruku, bo wiemy, że ten wydruk trwa troszeczkę. Moje cudowne panie z obsługi. Nie ma z tym żadnego tematu problemu, przeszkolone. U nich są niekiedy składane zamówienia, więc jest. To jest tutaj akurat nie widać, ale to jest troszeczkę pod kamerą, niedaleko. One są zaraz obok, więc generalnie pokazanie tego, że można, no generalnie po prostu można, tak. Tak się niekiedy z uśmiechem powiem, szkołę rozpoznaję, bo to jest szkoła, w której drukarka 3D czy drukarki 3D oprócz sali informatycznej, sal przedmiotowych, one stoją po prostu na korytarzach. Ale generalnie idealny temat, myśmy tutaj wiele dyskusji prowadzili, czy warto było, czy ważne, żeby były pewne elementy narzucone, ale ja generalnie nie dziwię się. Tutaj bym się zastanawiał nad mikrokontrolerami, bo to był temat, który generalnie chyba był najczęściej wyszukiwaną opcją w internecie. I kolejny, już tutaj zmierzamy do szybkiego końca. Tu jest warsztatownia w innej szkole gdańskiej, w SP92. O, tutaj zrobiliśmy małe faux pas, także ja od razu koryguję. SP92, tak jest. Usłyszałem. SP92 w Gdańsku, gdyby ktoś, tak, to jest projektowana przeze mnie, no i też generalnie wykonana, świetna, mam wrażenie, że taka naprawdę bardzo pokazowa warsztatownia, też tak się nazwa przyjęła, ale no generalnie może naprawdę w oparciu o dobre zaplanowanie, przeprowadzenie postępowania zamówień publicznych, był ten szczęśliwy, który nie musiał tego robić, ale generalnie naprawdę zobaczcie, realizacja doradztwa zawodowego czy nowego przedmiotu związanego z tym biznesem, przedsiębiorczością, piękny temat. Można było. Także my tak działaliśmy akurat i działamy nadal bez P27 Gdańsk. Dzięki za tyle inspiracji, bo rzeczywiście ta analogowość i cyfrowość jakoś robi na mnie wrażenie i pracownia techniki i rola i znaczenie techniki i to, że te zajęcia są atrakcyjne dla dzieci jest niesamowite. Bo rzeczywiście mam wrażenie, że od mojego pokolenia, jak ja jeszcze chodziłem do szkoły, to były problematyczne zajęcia. A ja rozumiem, że można z nich uczynić coś, co jest dla dzieci pasjonujące i fascynujące. Dzięki. No właśnie. I teraz z tych przyjemnych wyżyn schodzimy do czegoś, co zwykle jest takim problemem przy tego rodzaju projektach, gdzie są dodatkowe środki pozyskiwane na rozmaite cele. Czy w waszym doświadczeniu, w wypadku rozliczania tych wszystkich dokumentacyjnych wątków, sprawozdawczości, czy tutaj się pojawiają jakieś problemy, o których wiecie z własnego doświadczenia, albo też o których słyszycie, że mówią o tym inni dyrektorzy? Zapraszam. Może Adama poproszę, jak już tak w cugu. A, dobrze. No wiesz co, no myślę, że tak, że jest to wyzwanie. Trzeba sobie szczerze powiedzieć, że jeżeli ktoś daje na coś pieniądze, to chce, żeby to było wykorzystywane. I ja mówię, ja powiedziałem wcześniej, ale powiedzmy sobie szczerze, wiele rzeczy zakupionych w szkole, ja bym powiedział, kiedyś był taki projekt dotyczący zakupu tablic multimedialnych. Ja jeździłem po szkołach, później widziałem tablice, które były nierozpakowane. Więc jest na pewno jakiś taki mały motywator.
Żeby to jednak działało. Tak, jeśli chodziło tak, jeśli chodzi o wykorzystanie, to co będzie dla mnie na pewno sporym wyzwaniem, ale ja też powiem, mam nadzieję, że się nie narażę, no gros sprzętu jest wykorzystane, mija wrzesień, ja jeszcze skanera 3D na przykład nie odpaliłem, tak? Kampania wrześniowa trwa i każdy praktyk powie, że niekoniecznie miał na to czas. Sprzęt do kuchni, który kupiliśmy, on czeka na to, żeby się z tego tematu przeszkolić i wykorzystywać. Tak, są wymagania formalne, że mamy tam 3 razy w tygodniu korzystać z tego sprzętu i tak dalej. Tu było też pytanie dotyczące wizualizacji tego sprzętu. To nie wiem, czy będzie można gdzieś w pewnym momencie gdzieś tam zadać to pytanie. Tak, ale to jest, ja jako dyrektor troszeczkę się tego tematu obawiam. Jak sobie z tym radzę? Na stronie zakładka, do której będziemy gdzieś wrzucali zdjęcia, bo to jest najszybciej, najłatwiej zrobić, czy na fejsie po prostu, najnormalniej w świecie, podstrona po to, żeby gdzieś wyeksponować to laboratoria przyszłości, czy hashtagiem oznaczyć to, co robimy, będą wrzucane. Ale ja to, czego bym się obawiał, do tego, żeby nie iść w tą stronę, że robimy zdjęcia na chwilę, wyciągamy sprzęt, robimy zdjęcia po to, żeby, ja mówię brutalnie, ale jestem praktykiem od lat, że po to, że pokazujemy, o jest sprawozdanie i on będzie chowany. Nie? Ja no, raczej bym się skłaniał ku temu, żeby to były tygodnie, które będzie kuchnia odpalona no, cały czas, ale nie po to, żeby zrealizować tą formalną stronę, bo myślę, że też nie o to chodziło pomysłodawcom. To ma po prostu działać i pewne rzeczy muszą, z pewnymi rzeczami musimy poczekać, do pewnych rzeczy nauczyciele muszą się przekonać, gdzieś dyrektorzy, no to jest, mam wrażenie, taki, no nazwałbym to procesem. Okej, okay, to może na gorąco, panie Mateuszu, czy odnośnie tej wizualizacji chciałby pan coś skomentować, bo właściwie nie padło bardzo konkretne pytanie. Jak to traktować? Co tu może być wyzwaniem? To znaczy, ja bym tak, staram się na czacie mniej więcej odpowiadać tak, jak ktoś pyta w miarę systematycznie. Jakby, jeżeli chodzi o wizualizację wszystkich dotychczasowych laboratoriów, które tutaj mieliśmy okazję zobaczyć, to są absolutnie imponujące miejsca i przyznam szczerze, że to budzi na pewno duży zachwyt i taką radość jak najbardziej z tego, że sprzęt jest wykorzystywany w taki naprawdę fajny, praktyczny sposób, co jest najistotniejsze. Cieszy też na pewno fakt takiego wykorzystywania wszelkich mocy zasobowych, które w danym momencie są w szkole, bo program jest dla wszystkich jak najbardziej. Tu panie Mateuszu najmocniej przepraszam, że wchodzę w słowo, tu chodziłoby o te wszystkie grafiki, wizualizacje takie graficzne i tak dalej, bo jest informacja, że mamy na to zaczekać, bo ja... Przyznam szczerze, bo też dostaję symultanicznie bardzo dużo telefonów i maili w jednym momencie, natomiast tak, jeszcze przez chwilę się trzeba wstrzymać, okay. Jeżeli chodzi o grafiki, one... Identyfikacja wizualna na pewno do Państwa dotrze niebawem. A teraz muszę naprawdę na sekundę przeprosić, bo mam ekstremalnie... Rozumiem. Telefon, będę... Odpowiedź padła, rozumiem. Tak jest. Zapraszam Dorota, bo jak rozumiem też mierzysz się z tym wyzwaniem. Tak. Ja bardziej chyba powiem o już konkretnych rozwiązaniach, jakie wprowadziłam do szkoły wspólnie z moimi nauczycielami, chociażby właśnie w kontekście tego, że mamy no chociażby te 3 godziny zajęć przeprowadzić w tygodniu. I ja chciałam się tylko odnieść do jednej wypowiedzi na czacie, która się tak świeżutko pojawiła. Ja już mówiłam, no nie jestem warszawską szkołą, bo tutaj było, że warszawskie szkoły mają inne możliwości. Ja jestem szkołą z nieco mniejszego miasta, też tych pieniędzy miałam niewiele. Zasoby ludzkie tak, rzeczywiście mam troszeczkę większe, bo mam chociażby nauczycieli współorganizujących, bo szkoła z oddziałami integracyjnymi. Niemniej jednak myślę, że
To, co teraz zechcę Wam pokazać, zechcę Państwu pokazać, to też są rozwiązania do wykorzystania naprawdę w każdej szkole, i w dużej, i w bardzo małej, i o średnim potencjale, jeśli chodzi o chociażby zasoby, tak, zasoby ludzkie. I teraz powiem o tym, jakie myśmy przyjęli sobie założenia. Więc po pierwsze, znowu, nie tworzymy nic, co będzie dodatkowym obciążeniem dla nauczycieli albo będzie jakimś nadmiernym obciążeniem dla nauczycieli. Bazujemy na tym, na naszych dotychczasowych rozwiązaniach związanych z realizacją podstawy programowej, czy też prowadzeniem procesu uczenia się uczniów, czyli realizacją też podstawy programowej. Myśmy zaczęli od takiego spotkania, ponieważ ja też nie chciałam, żeby padło takie, wiecie, określenie, że 3 godziny w tygodniu, no to przecież sam nauczyciel techniki, skoro jest pracownia techniczna, już ten wskaźnik osiągnie. Zależało mi na tym, żeby wszyscy nauczyciele się włączyli, żeby to nie tylko pracownia techniczna była tym miejscem wykorzystywanym systematycznie, ale także wszystkie inne w miarę możliwości także. Więc myśmy wspólnie z nauczycielami na takim właśnie jednym z naszych spotkań wypracowali sobie taki cel, który zamierzamy osiągnąć. Ten cel jest tutaj po prawej stronie ekranu. Do końca maja 2023 roku każdy nauczyciel przeprowadzi w co najmniej 2 różnych klasach, w których uczy, zajęcia w co najmniej 2 tych pracowniach tematycznych, które zostały doposażone z laboratoriów przyszłości. To spowoduje, że każdy z nas włączy się w ten proces i każdy z nas nie tylko przeprowadzi zajęcia w kuchni, która jest najbardziej oblegana, ale jeszcze sięgnie po inne zasoby. I w ten sposób wszyscy się zaangażujemy. I to jest cel nauczycieli. Ja tutaj jakby nie ingerowałam. Te wszystkie wskaźniki, które się tu pojawiły, tylko to były propozycje, które padły od strony nauczycieli. Więc to wspólne określenie celu. Idąc trochę inspiracją ze Szkoły dla Innowatora, powstały u mnie w szkole takie programy pracowni tematycznych, ale one nie są bardzo rozbudowane. Każdy nauczyciel, który ma przeprowadzić, tak jak Państwo widzicie, w 2 różnych klasach lekcje z wykorzystaniem co najmniej tych 2 pracowni tematycznych, po prostu planuje w tych programach pracowni tematycznych treści na te właśnie zajęcia. Plan mamy już zrobiony, czy też w trakcie jesteśmy robienia na cały rok szkolny, gdzie gdzieś tam pojawiają się takie na razie bardzo hipotetyczne terminy, ale już te treści podstawowe mamy przemyślane i wiemy, w którym czasie, które zajęcia nauczyciel i z jaką klasą przeprowadzi. Do tego powstały harmonogramy. I wszystko to się dzieje w chmurze. To nie powstaje jakaś dodatkowa dokumentacja. To są formularze w chmurze. Każdy z nauczycieli ma dostęp, wchodzi, wypełnia tylko swoją rubrykę. Nie kosztuje go to zbyt wiele wysiłku i czasu. Podobnie harmonogram wykorzystania poszczególnych pracowni, także w chmurze, żeby nie powstał, wiecie, taki zator, że wszyscy nagle o to chcą wejść do kuchni, która nie dość, że jest niewielka, no to jeszcze się tam wszyscy naraz nie zmieszczą. Tworzymy też na bazie naszych wspólnych rozmów i dyskusji taką bazę pomysłów na wykorzystanie tych pracowni. Ona jest też w chmurze, jest folder, gdzie wrzucamy takie nasze pomysły. Nie ma jeszcze tych zasobów zbyt wiele, ale tutaj to jest jakby leży po stronie zespołów przedmiotowych, które spotykają się co 2 miesiące i które też na tych spotkaniach będą się dzieliły, nauczyciele będą się dzielili tymi pomysłami i będą je wrzucali do tej bazy. I chciałam powiedzieć o jeszcze w sumie 3 rzeczach, postaram się mówić szybko, bo bardzo mi na tym zależy, bo to są konkretne już rozwiązania, które znowu nie generują jakichś dodatkowych godzin, konieczności zostawania po zajęciach i tak dalej. Ja mam w szkole takie rozwiązanie, jeśli chodzi o godziny do dyspozycji dyrektora. Ono już funkcjonuje kilka lat, ale w tym roku wykorzystaliśmy je właśnie na zajęcia w oparciu o te pracownie tematyczne, które powstały na bazie Laboratorium Przyszłości. Otóż te moje zajęcia w mojej szkole to są zajęcia rozwijające kreatywność. One są w takich blokach tematycznych, w klasach 1-3 odrębnie, w klasach 4-8 odrębnie, gdzie dzieciaki mają w klasach 1-3 przez 6 tygodni każda klasa, a w klasach 4-8 przez 8 tygodni zajęcia w danej pracowni z danym nauczycielem, a po 8 tygodniach przechodzą na inne zajęcia i w ten sposób
Będą to zajęcia z programowania, z druku 3D, będą to zajęcia w pracowni technicznej, zajęcia z szycia, zajęcia, czyli takie zajęcia artystyczne z szycia i tkania, tak? Więc to są jakby w ramach tych godzin te zajęcia są prowadzone. I dwa kolejne rozwiązania, w których będzie czy jest już wykorzystywany sprzęt, to jest prowadzone raz w miesiącu w mojej szkole jest dzień z zadaniem interdyscyplinarnym. Czyli przez cały dzień, jeden dzień w miesiącu, dzieciaki uczą się, rozwiązując taki mini projekt, zadanie przygotowane przez uczniów. Nie ma normalnego podziału na poszczególne lekcje, tylko jest taki blok interdyscyplinarny. I również do tych zadań zaczynamy włączać te pracownie. Dodatkowo raz w roku, u mnie to się dzieje w maju, organizujemy tydzień z projektem interdyscyplinarnym, gdzie przez tydzień uczniowie uczą się, to już jest tak od lat, uczą się tą metodą projektu, łącząc wszystkie dziedziny wiedzy. Tutaj już bazujemy na ich samodzielności, to oni przygotowują zadania, nie nauczyciel. I w tym roku jednym z kryteriów będzie też przygotowanie zadania przez uczniów z wykorzystaniem jednej z wybranych pracowni. Niektóre druk 3D, czy wiecie Państwo, kuchnia już zaistniała w ubiegłym roku, ale w tym roku chcemy, żeby dołączyły kolejne pracownie. Czyli to są takie moje rozwiązania w mojej szkole, które pozwalają na wywiązanie się z tych wymogów, a jednocześnie włączają wszystkich nauczycieli, a jednocześnie stwarzają taką przestrzeń do tego, żeby rzeczywiście uczniowie mogli uczyć się w działaniu, o czym powiedział Adam. I ja tutaj bardzo te słowa podpieram ich ważność i znaczenie w procesie uczenia się. Wiem, że jeszcze masz koordynatora. Tak, właśnie, jeszcze mam koordynatora, bo to jest też jeden z wymogów. I tak zastanawiałam się, przygotowując się do tego webinaru, czy myśląc o tym, o czym powiem na webinarze, pomyślałam sobie o tym koordynatorze, bo cóż on by miał robić, to jest też wymóg formalny. I byśmy sobie z moją panią koordynator usiadły, porozmawiały o tym, jaka mogła być jej rola w projekcie. No, gdzieś rzeczywiście to przygotowywanie informacji na stronę, czy takie dbanie o to, monitorowanie tego, aby raz w tygodniu na profilu szkolnym społecznościowym pojawiały się takie jakby wzmianki czy informacje na temat realizowanych zajęć z wykorzystaniem sprzętu z laboratorium, ale też to będzie monitorowanie tego celu, który sobie założyliśmy, no bo skoro każdy nauczyciel ma wybrać te dwie pracownie w dwóch klasach, to gdzieś to się powinno pojawić w tym programie pracowni tematycznych i tam pani koordynator to także będzie monitorowała. No ale też to takie zbieranie pomysłów, umieszczanie ich w chmurze, czyli gdzieś tam po zespole przedmiotowym, kontakt z tymi przewodniczącymi, zebranie tych najfajniejszych pomysłów, które można by było w tej chmurze umieścić. No i oczywiście to jest osoba, która pracuje w oparciu o zwiększony dodatek motywacyjny. Nie jest oczywiście to jakieś, wiecie, no bardzo, bardzo wielkie. To jest no, te kilkaset złotych, które pozwalają na to, że na obciążenie dodatkowo nauczyciela takimi nowymi zadaniami. Czyli tak to wygląda w mojej szkole i to są tylko przykładowe zadania. Oczywiście rozumiem, że możemy też mieć bardzo różne potrzeby w tym zakresie. Dziękuję. Bardzo dziękuję i przechodzimy do następnego wątku, który być może jest wątkiem najbardziej złożonym, bo jeżeli są pieniądze, można kupić, można też rozsądnie wybrać fajne rzeczy, mieć fajne pomysły, ale bez nauczycieli nie da się tego zrobić, jak też widać na tych waszych załączonych obrazkach. Chociaż zwróciłem też uwagę na ten pomysł Adama, że panie z obsługi pomagają w korzystaniu z drukarek 3D, co też może być, jak sądzę, ciekawym pomysłem. No właśnie, czy robicie coś takiego zorganizowanego, co może zwiększyć motywację nauczycieli do korzystania z tych sprzętów? W jaki sposób ich do tego przygotowujecie? Ja rozumiem i trochę to już padło, bo wcześniej o tym mówiliśmy, że jakąś częścią tego przygotowania jest angażowanie nauczycieli w planowanie, a przynajmniej we współdecydowanie, co będzie kupione i jak to, co będzie kupione, będzie wykorzystane. No ale właśnie, jak sobie z tym radzicie? Adam. Okej, no wiesz co, no podstawowa sprawa, pewne rzeczy, pewne sprzęty, myślę, że nawet większość, ona wymaga
nieco specjalistycznego szkolenia. No nie mogę wrzucić i dlatego ja szkoliłem. Generalnie szkoliłem i będę nadal szkolił na przykład z drukarek 3D, no mikrokontrolery, to już przeszkolił się w własnym zakresie tak naprawdę nauczyciel techniki, pan Maciej. Jeżeli ktoś będzie wykorzystywał, bo kupiłem też kamerę GoPro ze sprzętem, dlatego, bo każdy musiał gimbala, to ja będę wdrażał, no mam akurat tą umiejętność, albo samodzielnie, albo będę, rzecz jasna, w ramach wewnątrzszkolnego do strony nauczycieli, no będę organizował szkolenie. Jeżeli chcę, żeby coś było bezpiecznie, sensownie i fajnie wykorzystywane, no muszę ten support dać nauczycielom, no to jest mój obowiązek i trudno, żebym wykorzystywał, żebym oczekiwał nauczycieli, że będą na pewno wszystkie sprzęty wykorzystywali, jeżeli ja nie zapewnię im tej pierwszej pomocy takiej tutaj, że tak się uśmiechnę i wyrażę. To co kolejna jest rzecz. Jest taka sympatyczna pani Agnieszka Halicka, z inicjatywy jej powstała w ramach portalu społecznościowego na Facebooku grupa Laboratoria Przyszłości w Praktyce. I możecie, drodzy dyrektorzy i nauczyciele, ja tam też jestem jednym z takich no, prowadzących pewne rzeczy. To jest grupa taka, która liczy już prawie 6 tysięcy członków i dołączając ja swoich nauczycieli dołączając do tej, też daję przestrzeń na to, żeby mogli się inspirować, zadawać pytania, zobaczyć, co się tam dzieje, bo tam naprawdę no, to jest takie bardzo praktyczne grupa, zupełnie oddolna, ale taka, w której można sobie znaleźć wsparcie, jeżeli się jest tym koordynatorem. My się tam też wielu rzeczy uczymy. Jeżeli są jakieś tematy, problemy, zadaje się pytanie. Taka przestrzeń to jest, myślę, niezwykle istotna. Raz, że takie miejsce, gdzie można się inspirować, a dwa, no, że można też porozmawiać z osobami, które te na tych rzeczach naprawdę się, słuchajcie, naprawdę się na tych rzeczach znają i są, to co jest dla nas najważniejsze dla nauczycieli, są praktykami, tak, są praktykami. A skąd czerpiesz szkolenia? Znaczy, gdzie nauczyciele korzystają? Ja wiem, że teraz ty jesteś z Gdańska, to duży ośrodek, ale rozumiem, że też częściowo sami to sobie organizujecie, jak to się dzieje? Znaczy, wiesz co, no praktyce, no pewne rzeczy ja się uczyłem, jeśli chodzi, tak powiem bardzo konkretnie. Jeśli teraz chodzi o drukarki 3D, to ja sam szkolę swoich nauczycieli, ale ja uczyłem się od tych, których uważam za najlepszych. Od Karoliny Atkowiak czy od Łukasza Gierka. To są guru dla mnie druku 3D. Jest takich szkoleń, oni też prowadzą takie szkolenia czy inne osoby, ale na tej grupie też gdzieś można zorientować się, więc takie osoby na pewno. Z mikrokontrolerów, jeżeli ktoś wchodzi w ten temat, to są raczej takie bardziej wymagające. Z szycia moja, Ania jest teraz dyrektorem w przedszkolu, więc tutaj z szyciem też jest bardzo fajny. Wiesz, no miałem kupione i mam kupione mikroskopy. No to tutaj generalnie, powiedzmy sobie uczciwie, niespecjalnie wielkie potrzebne jest szkolenie. Powiem na poły żartobliwie, na poły poważnie. Kupowałem sprzęt kucharski. Ja nie do końca ogarniam, ale mam ucznia, który był finalistą MasterChef Juniora, więc jak już odpalę wszystki sprzęt, to będę na pewno opierał się na pewno o niego. Na pewno warto szukać, to jest końcówka roku, długopisy 3D, Zyta Czechowska i wiele innych osób fajnie to pokazuje w praktyce, jak robią, więc to szkolenie naprawdę to jest priorytet też przecież ministerialny na ten rok, więc na pewno warto. Zostawienie nauczycieli samych sobie, no to jest duże ryzyko. No, ja też mam, wiesz co, przeświadczenie, że nawet jeżeli jakiś sprzęt jest bardziej troszeczkę technologicznie zaawansowany, trzeba wracać do tych szkoleń, tak? No nie powiem o druku 3D wszystkiego od początku, bo ja, że nie umiem. I druga rzecz, która jest naprawdę, myślę, że priorytetowa. Kochani dyrektorzy, nauczyciele, my się tego nie bójmy. My mamy prawo tego nie umieć. Po prostu mamy prawo tego nie umieć. Ja dzisiaj na lekcji informatyki swoim dzieciakom mówiłem, pamiętajcie, nauczyciele w moim wieku generalnie informatyki w podstawówce nie mieli, w średniej szkole, to wiecie, co to było. To są nowe technologie, tak? Więc nie boimy się, wchodzimy, tak? Słyszę ten głos, Dawid Łasiński i jest jakiś taki support, który naprawdę można sensownie, myślę, wykorzystać.
jako zdrowy rozsądek, który musi tak wszystko przenikać. No ale też ja rozumiem, że sporo informacji można znaleźć na tym portalu. Doroto, ciebie jeszcze chciałem o to zapytać. Też trochę ze względu na to, i to tak jakby podrzucę, że byłaś aktywną uczestniczką i też współtwórczynią materiałów w Szkole dla Innowatora, a jest to, było to przedsięwzięcie, zresztą i właściwie jest, bo cały czas można dostać dorobek tego programu i można się z tego uczyć. Chcę ciebie zaprosić do odpowiedzi na pytanie, jak ty pomagasz nauczycielom korzystać? Tak, ja może nim powiem o Szkole dla Innowatora, to troszkę jeszcze dwa zdania do tego, o czym powiedział Adam. Ja nie będę się oczywiście powtarzała, bo jak widać też na ekranie mamy bardzo podobne te kierunki, natomiast dodam też, że ja bardzo mocno korzystam z takiego, wiecie, wsparcia wewnętrznego, wzajemnego, jeśli chodzi o moich nauczycieli. Ja mam sporą grupę nauczycieli, którą zadbałam kilka lat temu i przeszkoliłam ich trenersko i coachingowo. I oni dzisiaj są całkiem niezłymi szkoleniowcami w momencie, kiedy dochodzi do tego, że mają dodatkowe umiejętności związane, no właśnie, chociażby z drukiem 3D, czy właśnie z szyciem, czy z wirtualną rzeczywistością, to oni później też są takimi osobami wspierającymi pozostałych. Nie dalej jak wczoraj się też odbyło takie nawet dwa szkolenia prowadzone przez moich nauczycieli dla pozostałych nauczycieli. Oczywiście takie też codzienne wskazówki i codzienne rozmowy. To też praca w ramach zespołów przedmiotowych, tu nie chciałabym się powtarzać, już o tym napomknęłam. Natomiast ja chcę też powiedzieć o takim narzędziu dyrektora szkoły, o tym, żebyśmy też o tym pamiętali, że my mamy to wspomaganie nauczycieli w ramach nadzoru pedagogicznego i to niejako jest też nasz obowiązek i pomyślenie o tym nadzorze pedagogicznym tak bardzo na miękko, nie kontrola, tak, nie sprawdzanie, ale rzeczywiście wspomaganie. I przykład właściwie zaczerpnięty z priorytetu polityki oświatowej naszego państwa, no bo tak naprawdę to jest wśród tych zadań na ten rok szkolny, o tym powiedział Adam, i ujęcie w nadzorze pedagogicznym tego zakresu wspomagania, jakim jest właśnie wspieranie nauczycieli w rozwijaniu, no ja sobie tak to nazwałam, kompetencji proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu Laboratorium Przyszłości. I to będzie też taka przestrzeń, którą ja będę wspierała szkoleniowo, doradczo, wymianą doświadczeń, takimi, wiecie, lekcjami otwartymi, pokazowymi, wzajemnymi. Mamy to zaplanowane już, są u mnie na szczęście tacy nauczyciele, którzy prowadzą chętnie takie zajęcia, ale też obserwacją lekcji z mojej strony, z poziomu dyrektora szkoły, tylko tutaj obserwacją lekcji nie ukierunkowaną na dawanie zaleceń, ale na udzielanie informacji zwrotnej, takiej wspierającej informacji zwrotnej, gdzie ja pokazuję mocne strony pracy, pokazuje obszary do poprawy i daje wskazówki do poprawy, czyli bazowanie na takiej informacji zwrotnej, która jest bardzo ucząca. Tu przemawia zatem też to, że moi nauczyciele są w dużym stopniu już przyzwyczajeni do tego typu informacji i na pewno jest im łatwiej już ją przyjmować, na pewno dużo łatwiej niż zalecenia i punktowanie tego, co było złe. Więc tego proponuję unikać, a jednak opierać się na takich miękkich działaniach, miękkim wsparciu. No i właśnie chcę powiedzieć o Szkole dla Innowatora. W Szkole dla Innowatora powstało bardzo wiele bardzo ciekawych publikacji, które mają nawet taki charakter dydaktyczny, metodyczny. Warto do nich sięgać, bo one mogą być inspiracją do naszej codziennej pracy, szczególnie w kierunku stosowania różnych metod pracy, w tym także metod w działaniu. Ale ja chcę powiedzieć o takim wsparciu dla dyrektorów szkół, dyrektorek, dyrektorów szkół w postaci takiego przewodnika, jak rozwijać kompetencje proinnowacyjne w szkole, którego jestem rzeczywiście współautorką. I w tym przewodniku znajdziecie takie wskazówki, on jest bezpłatnie online dostępny, znajdziecie takie wskazówki, jak chociażby to, w jaki sposób zinwentaryzować szkolne zasoby wcześniej, jak wyznaczać sobie cele rozwojowe. Dzisiaj o tych celach też mówiłam w kontekście laboratoriów przyszłości. O to, jak zadbać o tworzenie przestrzeni wspierającej
wspierających procesy edukacyjne, jak poszerzać repertuar metod nauczania, monitorować skuteczność rozwoju kompetencji, wzmacniać współpracę nauczycieli, wykorzystywać nadzór pedagogiczny, budować w szkole klimat, który będzie sprzyjał rozwijaniu kompetencji, zwiększać elastyczność organizacji zajęć dydaktycznych. To w tym kontekście, o którym ja mówiłam, tydzień z projektem zamiast lekcji podzielonych na przedmioty, czy dzień z zadaniem interdyscyplinarnym, ale też poszukiwać dla siebie jako dyrektora szkoły wsparcia rozwojowego. Wprawdzie wy tam nie znajdziecie wprost wskazań, że tutaj właśnie jest przestrzeń na wykorzystywanie tych laboratoriów w przyszłości, ale tu znajdziecie inspirację, no bo wiecie państwo, zinwentaryzuj to, co w szkole posiadać. Mamy już sprzęt z laboratorium, ale może mamy coś jeszcze, co może wesprzeć, co możemy dodatkowo wykorzystać, co możemy przenieść z sali do sali i wzbogacić naszą pracownię, bo gdzieś to jest mniej wykorzystywane. Te szkolne przestrzenie, o czym Adam powiedział, chcę bardzo to jeszcze raz wzmocnić. Tu nie chodzi o posiadanie dodatkowych pomieszczeń i o dobudowywanie nowych sal. Tu chodzi o to, żeby te sale, które mamy, pełniły taką wielofunkcyjność, żeby były salami lekcyjnymi, ale żeby były też przestrzeniami do uczenia się w działaniu, gdzie może też stać sprzęt z laboratorium w przyszłości, bo dlaczego mamy go chować? Niech on będzie dostępny. Poszerzanie metod, repertuaru metod, to przecież o te metody w działaniu z wykorzystaniem laboratoriów w przyszłości. W każdej jednej wskazówce, która jest dość szczegółowo z przykładami omówiona w tym poradniku, znajdziecie inspiracje, które można swobodnie przełożyć na myślenie, jak w związku z tym ja mogę do tego włączyć pomoce, które dostałem z laboratoriów przyszłości. Zachęcam do w ogóle sięgania do tych materiałów. Jest na stronie CEO specjalna zakładka. Umieścimy ją zresztą na czacie, żeby Państwo mogli tam wejść. Wszystkie te materiały są bezpłatne i inspirujące dla dyrektorów. Bardzo za tym dziękuję, Dorota. Zbliżamy się już powoli do końca, ale mam dla Was jeszcze jedno pytanie, które za chwilę zadam. Ale za chwilę, poczekajcie jeszcze momencik, bo my też musimy się pochwalić naszym partnerom i sponsorom związanym z nami, tym, że potrafimy Państwa zainteresować tym, o czym tutaj w Odpornej Szkole mówimy. Bardzo proszę, za chwileczkę wrócimy do całego przebiegu, ale spróbujcie skorzystać z tego Mentimetra dzięki kodowi QR, który jest na tej stronie, bądź też wejdźcie po prostu na Mentimeter i skorzystajcie z kodu na telefonie, który tutaj jest podany, 84332809. Spróbujcie odpowiedzieć na zawarte tam pytanie. Ono jest bardzo proste, odnosi się do tematyki naszego dzisiejszego spotkania. Jeśli Państwo zechcą to zrobić, to pomożecie nam w naszym dialogu z naszymi partnerami po to, żebyśmy mogli dalej rozwijać to przedsięwzięcie dla Państwa. Bardzo przepraszam za ten prywaciarski tutaj wątek, ale też dla nas ważny, jak sprawozdajecie informacje na temat projektów, na przykład Laboratoria Przyszłości, to wiecie, o czym mówię. Zatem bardzo, bardzo zachęcam do odpowiedzi na to pytanie, a teraz już wracam do tego merytorycznego wątku. Chciałbym Was zapytać o taką rzecz w sumie smutną, ale jednak zdarzającą się. Bywa tak, że z rozmaitych powodów szkoły nie mają aż tak starannie zaplanowanych tych zakupów. Dostają coś, co mogą stosunkowo łatwo kupić. Różne mogą być przyczyny, nie chcę o tym teraz mówić. Chcę tylko zapytać Was jako praktyków, a być może też Pana Mateusza, chociaż ja wiem, że być może urzędnika nie powinno się o to pytać, ale co ma zrobić dyrektor szkoły, który jest w takiej sytuacji, że ma ten sprzęt trochę w chaosie, to znaczy pokupowany przy różnych okazjach,
i trochę nieprzygotowane do tego, żeby korzystali z niego nauczyciele. Ja wiem, że to jest trudne pytanie, ale czy moglibyście coś osobie, która jest w takiej sytuacji, powiedzieć rozsądnego i pomocnego? Zapraszam. Kto coś ma? Już nie będę... Ja może zacznę przed szlaki troszeczkę. Przyznam szczerze, że no, tak powiedzmy sobie, może odrobinę ciężko jest o tym mówić urzędnikowi rzeczywiście, natomiast to, co mogę na dzień dobry powiedzieć, to coś, co w zasadzie powiedziałem, natomiast co może być pomocne, mam tutaj na myśli wizytę mobilnych laboratoriów w przyszłości, bo przyjeżdża grupa ekspertów, która będzie dla tego dyrektora, powiedzmy sobie, w danym momencie, która raz, że tę pierwszą formułę warsztatową gdzieś tam przeprowadza, ale też jest w stanie wesprzeć doradczo po prostu w wielu aspektach dyrektora pod kątem wykorzystania tego sprzętu efektywnego. Więc nawiązując do wszystkich wcześniejszych wypowiedzi, sprzętu nikt nie powinien się bać, że go zepsuje, czy cokolwiek z nim się stanie. Trzeba z niego korzystać, nawet jak się nie do końca umie, bo po to on jest, żeby był i żeby służył, żeby się go też nauczyć, bo nikt nie rodzi się genialny. Więc pierwsza sprawa to eksperymentowanie, a drugie poszukiwanie pomocy. No, to jest Ośrodek Rozwoju Edukacji, też są centra doskonalenia nauczycieli. My w miarę naszych możliwości też oczywiście służymy pomocą, ale pierwszym takim, że tak powiem, alarmowym telefonem to jest są mobilne laboratoria przyszłości i wierzę, że z ich obecności Państwo wyciągniecie naprawdę dużo wniosków, dużo może się okazać łatwiejsze i przyziemniejsze niż się do tej pory wydawało. Jest to pomoc bezpłatna, tak jak pamiętam Pan ten wspomniał. Tak, podkreślmy to po raz kolejny, dobitnie, głośno, ja o tym pisałem na czacie, wizyta mobilnych laboratoriów w przyszłości jest absolutnie bezpłatna. Bardzo dziękuję. Adam, Dorota. Z uśmiechem mogę powiedzieć. Przed nami Dzień Edukacji Narodowej. Myślę, że zebrałbym cały sprzęt, ja myślę, że sam też to zrobię, przynajmniej w części, który został zakupiony w ramach Laboratorium Przyszłości, raz, żeby ludzie wiedzieli, nauczyciele wiedzieli, co zostało zakupione i co jest, bo miejmy świadomość, że gro nauczycieli nie wie. Druga rzecz, przeanalizowałbym sytuację, jaki sprzęt faktycznie, albo zapytałbym nauczycieli, jaki sprzęt uważają, że trudno będzie wykorzystać i czego potrzebują, żeby ten sprzęt, jak Dorotka tutaj miała, czego potrzebują, żeby ten sprzęt zaczęli wykorzystywać. No rzeczą oczywistą pewnie jest zaproszenie kogoś na radę pedagogiczną, mniej bardziej zdalną, żeby uwierzyli, że można. Tak, że to nie jest tak, że gdzieś w innej szkole się da, a u nich to na pewno się nie da. Wszędzie się da ten sprzęt wykorzystać, tak? No i pewnie wsparcie takie mniej bardziej fachowe na pewno. Przeszkolenie liderów, takich mniej bardziej cyfrowych, myślę, że bo tutaj jest największe wyzwanie, gdzieś oparcie się o gdzieś ich wsparcie, tak? Ale taka szczera rozmowa i zapytanie, dobrze, mamy sprzęt, kupiliśmy, bo brakło nam czasu, zobaczcie, że go mamy, zobaczcie, że możemy wykorzystać. Myślę, że można pomyśleć, my będziemy organizowali za jakiś czas jako szkoła też i myślę, że przy okazji z laboratoriami, konferencje, wysłanie też ludzi po to, żeby gdzieś zobaczyli, co można z tym tak naprawdę, jakie cudy można zrobić. Mówiłem o szkoleniach z druku 3D, ale ja pamiętam, że uczniowie szkolili, tak, z drukarek 3D u mnie, nauczycieli, pomagali, patrzyli, ale to jest niezwykle istotne, żeby przełamać ten gdzieś swój jakiś taki racjonalny lęk i pokazać, że po prostu nie umiemy i nie musimy tego umieć. I gdzieś z technikami nowymi uczniowie będą nas w jakiś sposób troszeczkę wyprzedzali, tak? Albo skorzystać gdzieś z wsparcia rodziców, bo myślę, że i tu się znajdą osoby, które się gdzieś takim sprzętem zajmują. No i podsumowując tą małą ewaluację, chociaż nienawidzę tego słowa, zastanowienie się, że jeżeli gdzieś coś mam, środki finansowe, to naprawdę każdy z nas dyrektorów miał dokładnie ten sam czas i mieliśmy w tym samym czasie dokładnie te same problemy, także myślę, że gdzieś taką małą mea culpa trzeba tutaj gdzieś walnąć chyba jednak. No dobrze, ale to zostawmy, Dorota. Ale to tak, się nie nagrywa. Więc ja rzeczywiście kontynuując, co Adam zaczął, tak, można zapytać uczniów, a wręcz nawet zrobić debatę. To jest taki właśnie, rozmawialiśmy o debacie.
Tak, to właśnie jest taki, tak, to jest taki mój pomysł na to, właśnie na wiele bolączek w szkole, bo ja mam taki zwyczaj organizowania tych debat kilka razy w roku i z udziałem rodziców i uczniów i nauczycieli, takich debat, w których bierze udział nawet 100 osób i po prostu zapytać uczniów zwyczajnie, jak możemy ten sprzęt wykorzystać, gdzie mogą podyskutować przy stolikach i gdzieś tam przy każdym stoliku o innym sprzęcie. Uczniowie mają naprawdę genialne pomysły i naprawdę potrafią, trzeba im tylko dać tę taką dozę samodzielności i odpowiedzialności za to i zrobią to świetnie. Ale ja też chyba chciałabym Państwa zachęcić do tego, żeby to chyba trochę w kontekście maila, który przeczytałam, maila, przepraszam, informacji na czacie, którą przeczytałam, odnośnie tego, że gdzieś w pobliżu nie ma takich szkół, z których moglibyśmy czerpać te inspiracje. Ja poleciłabym Państwu szkoły, które brały udział w projekcie Szkoła dla Innowatora. Tam może nie ma bezpośrednio przestrzeni na to, gdzie już te laboratoria przyszłości funkcjonują, bo to nie było celem tego programu, ale tam już są, w tych szkołach, które brały udział w projekcie, są właśnie inne metody nauczania, nauczanie przez działanie, nauczanie projektowe, tam są przestrzenie przyjazne uczeniu się i tam możemy też sięgać i poszukiwać inspiracji. Tych szkół w Polsce było 20, one były rozsiane praktycznie po całej Polsce i każdy z nas ma gdzieś tam blisko do jakiejś szkoły. Blisko, no to pewnie tak, pewnie wiecie, no ze 100 czy 150 kilometrów. Te szkoły chętnie przyjmują, wiem, na takie spotkania. Ja też, jeśli ktoś ma taką wolę, ochotę, zapraszam do Zamościa. Ja chętnie podzielę się swoimi rozwiązaniami organizacyjnymi, ale też swoimi pomysłami. Też chętnie wspieram, pomagam, pokazuję, więc zapraszam też do takiej współpracy czy wizyty studyjnej. Więc debaty i te wizyty studyjne, to myślę, że to jest taki mój sposób na to, żeby szukać inspiracji, ale też wzmocnię jeszcze to, o czym powiedział Adam, czyli o tym facebookowej grupie. Ja jestem tam od niedawna, dzięki Adamowi i już mam stamtąd kilka inspiracji do działań. A jedną z dzisiaj, i to jest też chyba dobre miejsce, żeby w tym momencie... Tak, społeczności i spotykanie się. Tak, ale w tym miejscu, w tym pytaniu, otóż dzisiaj jedna ze szkół pochwaliła się, że sprzęt rozpakowywali uczniowie i go rozstawiali. I to jest świetny pomysł na to, jak nie wiemy, co z tym zrobić. Dajmy uczniom, rozpakują, ustawią i znajdą sposób. Znajdą sposób. Bardzo dziękuję. No, kończy nam się czas. Ja chcę to wykorzystać ten optymistyczny akcent na koniec o wizytach i o pomysłach jako podsumowanie i taką klamrę. Bardzo, bardzo dziękuję Państwu za to, że z nami byliście, ale też prelegentom za to, że te trzy punkty widzenia, ministerialny, szkoły z dużego miasta, ale szkoły też z mniejszego miasta pokazali. Przy tej okazji o mentymetrze już mówiłem, mam nadzieję, że Państwo zechcieli odpowiedzieć na to nasze ewaluacyjne pytanie. Jeszcze jedno mam ogłoszenie tylko, ponieważ rozpoczynamy działania, które są adresowane do kadry zarządzającej szkół, w których mamy uczniów z doświadczeniem migracyjnym. Jest większość chyba takich szkół w Polsce. To jest webinarium o szansach i wyzwaniach związanych z integracją polskich uczniów i tych z doświadczeniem migracyjnym. Mamy badania przeprowadzone na ten temat i wnioski z nich wynikające i chcemy się z Państwem podzielić, a także później zaprosić do większego programu wspierającego szkoły, które takim uczniom dają schronienie, możliwość rozwoju i szansę. Zatem bardzo, bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Będzie się tam można dowiedzieć, co z tych badań wynika, ale też przede wszystkim, jakie mogą być wnioski, co można w szkole wdrażać i też w jaki sposób z nami w tym względzie współpracować, bo pokusiliśmy się o taki pomysł systemowego podejścia do zaspokajania tych potrzeb. Także bardzo serdecznie zapraszamy. W podsumowaniu webinaru dostaną Państwo link do rejestracji. No i w takim razie zapraszam Państwa jak zwykle za miesiąc na kolejne webinarium. Za tydzień na seminarium. To jest też głos do tych wszystkich osób, które chciały
tutaj zabrać głos. No w webinarze nie ma takiej możliwości, ale na seminarium można, wszyscy uczestnicy mogą zabierać głos, zatem bardzo serdecznie zapraszam. Proszę o uważne śledzenie naszej korespondencji, żeby nie przeoczyć ciekawych okazji do uczenia się tutaj wspólnie z nami. Jeszcze raz bardzo dziękuję prelegentom i dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia. Dziękujemy. Thank you.